Cześć wszystkim, tutaj Banuku i witam was w kolejnym odcinku Amnezji. Także od razu będę wchodzić do gry. Więc ostatnio... co my zrobiliśmy ostatnio? Ostatnio udało nam się... biegaliśmy po więzieniu i udało nam się znaleźć dziurę w podłodze, którą zaraz pewnie zobaczymy, o ile mi się wszystko wczyta prawidłowo. I tą też dziurą powinniśmy dostać się... no właśnie, o tą też dziurą. Tą dziurą, która jest tutaj. Dziura jest zbyt wąska, żeby się przed nią przycisnąć. W podłodze z jednej cechy znajdujecie dziurę, ale jest ona za mała dla człowieka. Tutaj już skorzystam z podpowiedzi od was. Powiedzieliście mi, że tą dziurę trzeba po prostu rozbić. Wow! Pięknie. Dziura została rozbita. I teraz tak. Mogę już tutaj wejść. Natomiast tak się zastanawiam, bo... jest jeszcze jedna część cel, do której nie poszłam. I to jest tutaj. Tu stoi beczka. Zastanawiam się, czy czegoś tutaj nie znajdę. Bo tu mnie... chociaż nie, to jest już tutaj... chyba jeszcze nie byłam, wiecie? Mam takie wrażenie, że tu mnie nie było. Jakiś kawałek terenu. O, widzicie? Mamy tutaj jeszcze krzesiwko. Okej, nie idę tam. Tam był... on tam poszedł po mnie. Okej. To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł, w takim razie... w takim razie wracam sobie tutaj. Tylko, że on poszedł gdzieś tędy właśnie na dole chyba, tak mi się wydawało. Co nie jest dobrym znakiem, jak stoimy z oliwą? No, oliwy mamy sporo, krzesiw mamy sporo. Laudanum mamy 3. No dobra, próbujemy, słuchajcie. Schodzimy w dół. Zabieranie kuli było niezgodne z naturą, jak przesuwanie gwiazd po nieboskłonie. Cień nie jest jakimś mściwym duchem, lecz samym wszechświatem, który naprawia błędy. Czyli nie powinienem był zabierać kuli. Gdzie jestem? Jestem... jestem w otworze. Jestem pana gąsienica! To tylko aż taki otwór, że ona zrobiła w tym kamieniu? Tam coś jest? Dobra, a co jest w tej drugiej odnodze? Wiecie, bym chciała mieć pewność, że tu mnie nic zaraz... ale nie, no chyba nie mają czołgających się potworów. W sensie to by było durne, prawda? A, tu jest po prostu zawalone, okej. Czyli mogę się dostać tylko tam. To w porządku. To było tu, tak? Mam nadzieję, że dobrze idę. Chyba tak. Nie ma tam żadnego dziaba. Dobra, w kamieniu. Czy już mogę tędy przejść? Jeszcze nie bardzo. Kamienie mi przeszkadzają, co? Obawiam się, że tędy nie przejdę. A tu oni nie kucnę. Narobiłam szumu. Jak ja mam tu przejść? O, o, o! Suniesz! Suniesz, Daniel! Pięknie! Ty pan? Przesuniemy to. Czy jakby co? Aha. Jakby co, też tam nie mam jak wrócić, tak? Czy ja dobrze widzę, czy mogę je wrócić? Nie, no mogę wrócić. Czy jakby co, mogę się chować tutaj. Dobra. Tylko tu trzeba kucnąć, żeby tu wejść. No dobra. Tam jest kuchnia. A tu? Widzę robaka. Magazyn. To ja pójdę do kuchni. Tylko pytanie, bo... kuchnia jest tam, a tu jeszcze coś jest. To co? Palec na shifcie. Słyszałam to.
Ani drgnie. Ha, 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 ha. Ja znam takie drzwi i to nie jest dobry znak. Może dywanie, nie strasz ty mnie. Masz dywanie. Dywanie posiedzisz sobie na Krzysiu. Krzysio, dywanik, poznajcie się. To jest dywanik, to jest Krzysio. Zostaniecie na... Macie zostać najlepszymi przyjaciółmi, no co ty robisz, dywanie? Leż grzecznie koło Krzysia. O. Gdyby mogę to zapalić, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jedne, jedyne drzwi. List. List oznacza bestię. To listem zajmę się za chwilkę. Oliwa. Oliwa jest spoko. Oliwa... Maśko! Cześć! Oliwa mi bestię nie ściągnie, tu jeszcze ma... krzesiwo. Pięknie. Mogę wstać, nawet nie muszę się czołgać. Jestem w kuchni. Coś mi stara życia. Okej, czyli tu są potwory. Co to jest? Złośliwi powiedzieliby, że jestem tu, gdzie moje miejsce, co? Bo jestem w kuchni. No dobra. Czytamy. Dotarłem do wioski Altstadt. Ta mała sadyna położona w samym środku puszczy jest moim ostatnim przystankiem przed zamkiem Brennerhof. Jest już późny wieczór i Forysz, który towarzyszy mi od Remy, doradził, abym zatrzymał się tu na noc i wyruszył z rana. Wynająłem pokój w Der Mühle, jedynym wojskowym zajeździe i teraz czekam na świt. Próbuję zasnąć, ale jak tylko zamykam oczy, widzę ludzi, którzy stali zamordowani w Londynie. Strach i wstyd każe mi patrzeć na ich śmierć raz za razem. Zginęli przeze mnie. Okej, teraz tak. Ja jestem pewna, że tu gdzieś jest potwór. Jakby co? Jakby co, to ja mieszkam ze świnkami. Tu by się przydało jeszcze. So, ja mam dziwne wrażenie, że tutaj... Tam były te drzwi, które Ani drgnęły. Zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie tutaj taką genialną kryjówkę, bo... Jak tu będą stałe pudełka, to nie będzie mnie w ogóle tam widać. Wiecie, jak to jest. Nie będzie mnie wcale widać. I dzięki temu, jak stanę tam za świnkami, to będę całkowicie bezpieczna. Co mi bije świnkę? Wstań z kolan na nią, o. Czekajcie, teraz jak pójdę tutaj i skitram się tu, to mnie nie widać. I mnie żaden podły dziad nie dojrze. Dobra. Czyli kryjówkę już mam. On tam będzie. Mam takie babskie przeczucie, że on tam będzie. Ogień. No nie będę dotykać ognia, bo się poparzę, nie jestem taka głupia. On tam jest! Nie, nie! Mogę się powiesić, proszę Daniel, powieś się, po prostu się powieś. To będzie... To jest jeszcze ta mikstura życia. Ej, Daniel mi się coś odwraca na boki, nie wiem czym. Laudanium. Jeśli jest Laudanum, to ja się boję wyjść na ten korytarz. I to jest... Możemy skończyć odcinek, co my na to? Nie, no dobra. Jeszcze raz. To jest shift. Jak go odpalam, to biegnę. Okej. Boże, boję się! Wiedziałam! 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 Widzicie? Boże, aż mnie... Tu! I cześć! Wiedziałam! 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 Nie widać tu mnie. Nie widać tu mnie. Ale po prostu aż mnie dres przyszedł. Miałam takie... Wiedziałam po prostu, bo tam były te drzwi. Jak są drzwi, ale ani nie drgną. Jest Laudanum.
To jest po prostu oczywiste! Bo moja. Już? Muzyka się skończyła. Kurde, boję się. Ale nie masz muzyki, nie ma go. I teraz te drzwi będą otwarte, w końcu będą. Otwarte, nie są. Nie wiem, co mam robić, nie wiem, gdzie mam iść. Kuchnię zostawiam otwartą. Tam jest moja... Boję się przejść koło tych drzwi. Jakieś muchy mnie atakują! Idź sobie. Daniel, kiedy cię myłeś ostatnio? Spocił się Daniel, zestresował się chłopak, wiecie. No, gonią mnie muchy. Naprawdę. Naprawdę. Dobra, pójdziemy po ciemku. To nie ja. Co to za dźwięk? Jakiś dźwięk, jak ktoś tu chodził. Już idę do światła. Chodź do światła. Daniel, jesteś w świetle. Specjalnie się tu przyprowadziłam. Choć tam jest strasznie ciemno na tej prostej. Co ja bym tam coś zapaliła na tej prostej, bo... To jest taka długa, ciemna trasa. A tak jest od razu lepiej. Jak tam, Daniel? Chyba ci głowę zaspęknie, a ręce się trzęsą. Nie no, Daniel, jest spoko. Ktoś coś tu wali. Nie wiem co. A tu lepiej zostawić ciemność. Jesteś zawalona. Cele 3. Miał być magazyn, nie cele. Nie mogę tego... Mogę to zapalić. Dobra. Tam jest magazyn, tylko idziemy w przeciwną stronę. Jezu. Well, it's for his own good. Jasno. Jasno. Soon will be ready. Let there be enough time. Są jakieś schody w dół. Co jest tutaj? Zakręt. Czy czekacie, czy to jest chyba... O matko. Nie no, ja się tu zgubię. Słuchajcie, tu jest tak dużo korytarzy. Tak dużo korytarzy. He escaped. Where is he now? Kurczę, przydałoby się sobie, kurczę, zaznaczać trasę, naprawdę. Bo ja się gubię. Nie no, zapalę sobie tutaj, żebym wiedziała, że to jest droga w ogóle taka emigracyjna tutaj. Tędy. Tu jest ślepa uliczka. No to zobaczymy, co jest tutaj. W kierunku magazynu. Co jest zawalona? Nie będę palić, nie mogę wszędzie palić. Boję się, że jak pozapalam wszędzie, potem będę miała problem, jak będzie trzeba gdzieś uciekać. Magazyn. Dobra, idę do magazynu. Jezusie Mario. Jezusie Mario. Okej. Fajnie. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Uciekłam gdzieś przed siebie.
O, świetnie, gdzieś trafiłam. Nie wiem, gdzie jestem. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. O Jezu, moja mentalność. Moja mentalność. Chodźcie, posiedzimy sobie tutaj ze świeczką. Nie wiem, gdzie jestem. Uciekłam gdzieś na oślep. Tak totalnie. To będzie problem. Dobra. Czuję, jakbym uciekał od świata i jego trosk. Brandenburg to majestatyczny zamek na zalesionym wzgórzu, a jego strzeliste wieże górują nad koronami drzew. Maszerując krętą drogą prowadzącą do bram, człowiek ma wrażenie, że odkrywa jakąś zapomnianą tajemnicę, niczym Marco Polo wędrujący do ukrytego Xandrinagu. Baron Aleksander to człowiek dziwny, ale wspaniałomyślny. Jest wykształcony, ale nie aż tak ekscentryczny, jak sądziłam. Oddał do mojej dyspozycji wspaniały pokój, urządzony w większym przepychem niż to, co proponują hotele w promieniu wielkim. Słońce zachodzi nad Brandenburgiem, nadając jego bajkowym murom posępny obraz. Dziwni służący Aleksandra zawsze są w podbliżu. Są cisi i wyglądają powierzchni się czaili. Aleksander jest chyba zadowolony z mojego przybycia. Twierdzi, że przybyłam z samą porę. No super, Daniel mi po prostu zaraz... Nie no, jak Daniel mi będzie siedział na trzech kropkach, to bym miała problem. A tam łaził jakiś potwór i ja już nie wiem, gdzie jest w domu. I to jest takie... Tu jest naprawdę skomplikowanie, w formie takiej, że... Danielku... Co mam z tobą zrobić, Danielku? Chyba zostawię to otwarte, tak jak było. Nie zostawię. No nie zostawię, no. Nie mam gdzie się schować. Mogę stać tylko tak o. Jak on tu przyjdzie? Jak on mi tu przyjdzie? Rozwali mi metalowe drzwi. Włamie mi się tutaj. To się wkurzy. Ja mam świeczkę i ja mam świeczkę. Jestem schowana. I mam świeczkę. Słyszałam kroki. Uspokój się. To jest twoja wyobraźnia, Daniel. Ten potwór nie istnieje. Patrz, przeszła muzyka. Dobrze, no widzę! Czy co, dwa potwory już mamy z głowy, tak? Damy radę, Daniel. Tylko, że będzie, jak ona mnie da stąd wyjść, ale... Jeszcze raz. Są dwie cele. O mój Boże! Czy ja widzę... Myszki! Czy ja widzę nagiego faceta? Iwa. I... Jak mnie przestraszysz, trupku... no to jest naprawdę nagi facet, nie? Cześć! Słuchaj, nie chcę ci specjalnie przeszkadzać, wiesz, ale... Wiesz co, właściwie to posiedź tu sobie, dobra? Ja ci nie będę przeszkadzać, bo widzę, że impreza jest przednia. Tutaj razem ze szczurkami macie... Stefan! Co ty tu robisz na tej imprezie, ja się pytam! Stefan, zajmij się panem. O, Stefan już się zajmuje panem. Wiaderko jest na swoim miejscu. Myszce się też tu nie podoba. Zgadzam się z tobą, myszko. Tu jest niefajnie. Co jest tu? Wow! Hey, anybody, help! Christ, I don't believe this. Why? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault! Why did he have to go in there? Don't go into burning houses! He should have known better! Okej. Okay. Czy to był tamten facet? Czy to był jakiś... Nie, to było wspomnienie Stefana! Coś mam może tam, bo to było na takie uber miejsce na ukrycie czegoś. Żeby nie powiedzieć się. Przychodzi potwór, a ja takie haha, hell no! Ciekawe, czy bym nie znalazł. Raczej tak, bo to ci pali światło. Tylko czy stąd, nie no, wyjdę, spoko. Z
Stefanie! Stróżuj. Jak się obracało? Shiftem? Nie, nie shiftem. Scrollem się przybliżało. Erko? Czymś było, że się obraca przedmioty w ręku, pamiętam. P? Nie, nie wiem. Dobra, nieważne. Stefan będzie pilnował łóżka. Co ja mam tutaj zrobić? Łażę po jakichś starych celach. Uciekam przed jakimiś dziadami. Nie wiem, gdzie jestem, to tak przede wszystkim. Ale mogę się powiesić. Tak, mój zasadniczy problem polega na tym, że nie wiem, przybiegłam chyba stąd. Moment, to są te schody. Ja tutaj byłam chyba. Albo i nie. Czekajcie, tu jest... Tu jest moje oświetlone wyjście, dobra. Nie dostałam się do tego całego magazynu, bo spanikowałam. Może teraz już nie będzie dziada. No, staram się być dzielna. Tu jeszcze nie byłam. Tu jeszcze nie byłam. Jest jasno. Odzyskaj ją. Oho, jest liścik. Dobra. Krzesiwo moje. Stefan i liścik. Koszmary obudziły mnie wczesnym rankiem i przez moment nie wiedziałam, gdzie się znajduję. Po chwili ktoś zapukał do drzwi. Aleksander usłyszał moje krzyki i zaprosił mnie do salonu. Gdy popijaliśmy herbatę, baron powiedział mi o wszystkim, co wiem. Wygląda na to, że kula, którą znalazłem, jest przedmiotem zarazem potężnym i niebezpiecznym. Samo dotknięcie wyzwala drzemiące w niej moce, a jeżeli czyni to człowiek słaby, to moce te pochłaniają go i zniszczą. Za kulą podąża złowieszczy cień, który zrobi wszystko i zabije każdego, aby tylko ją odzyskać. Powiedziałam, że nie zależy mi na tej mocy i powinienem wyrzucić ten artefakt. Aleksander radził mi, abym tego nie robił, gdyż będąc osobą, która miała kulę w rękach, pewnie i tak bym zginął. Zatrzymując ją, miałem przynajmniej jakieś szanse w walce z mroczną siłą. Spytałam Aleksandra, jak właściwie chciał mnie ochronić. Odpowiedział, że zna pewne sposoby, ale mają one swoją cenę. Okej. Światło, krzesło. Ha, nie. Czy to jest jakaś krata? Nie, co to jest? Cele 4. Boże, ja już naprawdę nie wiem, gdzie ja jestem. A, i spytajcie mnie, czemu nie otworzyłam tamtej drzwi. Bo podejrzewam, że to jest pułapeczka. To jest jakaś krata. Bramka zamknięta, a płytka jest w doskonałym stanie. Tam nie pójdę, bo ktoś mi zaspoilerował, że tam jest potwór, że jeśli znajdę celę, które jest podwójne pomieszczenie, a to było tam, to tam w środku czeka na mnie potwór. A to mi się nie Boże, nic nie widzę. Aha, bo to jest zejście w dół. Świetnie. A to mi się tak całkowicie nie uśmiecha. Co, zapalę światło, bo Daniel mi... Patrzcie, o, Daniel. To jest Daniel. Ja sobie siedzę, a Daniel się kręci. Daniel, nie wiem, lubi tak może. To jest taki, wiecie, panoramiczny obrót w wersji Daniel. W ogóle jak się masz, Danielu? No, bywało lepiej. Czekajcie, chciałam stąd spierniczać. Tu i gdzieś tam w lewo, a potem to już na oślep. Dobra. Zamknijmy się. A i co my tu mamy? Słoik. Szklany słój. Szklany, co my tu mamy? Mam jakieś notatki? Nie ma żadnych zadań. Ja wiem, co ja mam zrobić chyba. Znaczy, co mam zrobić? No czymś muszę napełnić ten słoik, tak? A jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jak byłam w kuchni, tam było takie zielone, parujące ustrojstwo. Jak mi tutaj przyjdzie zombiak... A moment, to mogę chyba otworzyć. Aha, no właśnie. Jak mi tutaj przyjdzie zombiak, to już po mnie. Chyba, że wiecie co? Jak chcecie, jeśli bardzo chcecie, to ja mogę wypuścić tego dziada z tamtej celi. Tylko, że no wtedy raczej zginę. Ale w sumie śmierć w amnezji nie oznacza nic szczególnego. W formie takiej, że
formie takiej, że okej, zginę, ale on mnie zabije. Co kurde? Co kurde? Zamykaj to. Gdzie mam się schować? Przepraszam bardzo. No chyba... super. Boże, ile ich tutaj jest? To jest takie totalne Boże drogi, no! Nie może człowiek przejść na chwilę. Idź sobie, dziadzie. Idź sobie. Zamknięte. Zamknięte. Ja się zastanawiam, czy one te metalowe drzwi mogą otwierać, bo... No, poszedł sobie. Dlatego, że zauważam, że jak się chowam w tych takich metalowych miejscach, znaczy za tymi takimi drzwiami, to nic z tych drzwi nie rozwala. W formie takiej, że one się tam nie pojawiają raczej. Dobra, tu już mi nic nie jest potrzebne. To wiem. Dziada już nie ma. Jest ogień. Przejście jest tylko tędy, nie ma innego. On stąd sam wyszedł. Patrzcie wy go. No to skoro sam wyszedł. Skoro sam wyszedł, to ja mogę teraz wejść. Haha. To się nawet dobrze, widzicie? Dzięki temu nie miałam, nie dostałam zawału. A chciałam go wypuścić, widzicie? Sam sobie poszedł. No i bardzo dobrze. Stefan, spisałeś się. Przetrzymałaś go tutaj długo. Jestem z ciebie dumna. Jesteś spoko, Stefan. Dobra. Teraz tak. Gdzie jest stąd wyjście? Boże drogi, nie wiem. Ja wiem, gdzie chcę się dostać. Ja chcę stąd w ogóle wyjść do mojego światła, tylko... Czekajcie, jasno. Czy to jest... Tak, to jest chyba to. Tylko moment, bo mi tutaj schizuje Daniel trochę. Nie, lekki ból głowy. Daniel jest nieźle. W takim razie... W takim razie ja stąd przyszłam i tam jest kuchnia. Wiecie, że nie znajdę potem tego miejsca w życiu. Tu są jeszcze te jedne drzwi. Tu są jeszcze te jedne drzwi, które są cały czas zamknięte. Słuchajcie, do kuchni jest na wprost. Biegnę. Ta 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 ta. Kuchni są drewniane. Do kuchni może przejść. Dobra. Co to jest? Kuźwa. Ile ich tu jest? No jak żyje! Co one mnie tak śledzą? Ale tu mnie nie... Zabarykadowałam się pięknie. Nikt mnie nie znajdzie. Tu jest zapach świnek, więc... O kurde, on tu drzwi rozwala. No i dopiero jak powiedziałam, że tu są drewniane... Aaaa! Nie znajdziesz mnie. Mam świnki, mam kartony, przygotowałam się. Gdzie jesteś, dziadzie? Pachnie świnkami, nie znajdziesz mnie. Nie znajdziesz mnie. Mam prosiątka. Jezus, idź sobie. Co tam, świnko? Mogę ci pomacać. Nie, nie chcę cię macać, bo nie szczurów zobaczę. Tylko ja i moje świnki. Takie piękne dziewczynki. Teraz. O, no, 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 sztuka mięsa. No, i nie ma go. Dziad jeden. Wstrętne drzwi mi rozwalił, no. No dobra, tu mamy coś, co zaraz sprawdzimy. Wiecie, jak to sprawdzimy? Weźmiemy... Wow! Wrócimy do tego świnkę i zobaczymy, co będzie, dobra? Czekajcie. Wiedziałam. To jest kwas. To jest kwas. Zżarło świnkę. Znaczy, że możemy nabrać tego kwasu. Szklany słoik kwas jest bezpieczny.
No to teraz muszę się dostać tam, gdzie ta kłódka. Jeśli znowu po raz 50 tu będzie dziad. Ile to jest tych dziadów w ogóle? Wylazłeś już stąd? Dalej nie. Dalej stamtąd nie wylazł, no. Co tam w ogóle jest? Help her. Find a way. To też jest zamknięte, no. Skąd ja mam wiedzieć, czy mam otworzyć tą kłódkę, czy tamtą? W tym momencie to się... W tym momencie się zgubiłam. Bo mam dwie kłódki z doskonałym. Chyba, że to jest ta sama? Jest możliwe, że to jest ta sama? Nie wiem, dobra, czekajcie, mam kwas. O Jesus Christ, marchewka. Dobra, to jest mój bezpieczny korytarz. Tak, przyszłam stąd. To było gdzieś tutaj. To było tam. To było tutaj. Krzesło, trzymaj patrol, dobra. Stój tutaj i jakby coś się działo, to będziesz mi meldować. Dobra. Tam był magazyn tutaj, prawda? Tu był magazyn. Tak, tu się mogę jakby coś schować. Po raz 50. A tutaj teoretycznie. Teoretycznie. To na nic? No ale. A to? Kłódka zostanie. No bullshit! To nie tutaj? Czyli to nie tutaj. Świetnie. To się nałaziłam. Lepiej tak nie będę robić, bo za głośno jest. Chyba zjeżdża mi strasznie. Czy jak to było? Tu? Kuchnia, nie, tu. Jesus. Człowiek nałazi, nakombinuje, żeby się dowiedzieć, że to nie tu. Czyli to pewnie jednak tam. To jeszcze raz. Tu? To na nic. No. Tego przymiotu nie da się tak wykorzystać. No co, nie mogę drzwi rozwalić, nie? A kwasem je? Dobra, słuchajcie, to w tym momencie mam problem. Utknęłam, bo tak jak widzicie, mam dwie metalowe bramy, mam kwas, ale żadna na to nie reaguje, więc w tym momencie ja muszę tutaj zakończyć odcinek, bo potrzebuję waszej pomocy. No kurczę, no nie reaguje mi w żaden sposób, nie wiem, co mam zrobić. Nie mam żadnych zadań. No mam kwas, mam słoik z kwasem, którego nie mam totalnie na czym użyć, więc... Jeśli macie jakiś pomysł, gdzie mogę użyć tego słoika z kwasem, co mam zrobić, to proszę was tutaj o pomoc. Ja tutaj zostanę ze świnkami, bo to jest moje wspaniałe, bezpieczne miejsce. Przywitaj się ze świnką! No i w takim razie trzymajcie się i do usłyszenia. Wow! Tańczymy ze świnkami! Ona mnie posuwa. Ej, świnka mnie posuwa. Wstydziłabyś się, świnko! Tak przed ślubem? No. To w takim razie będę stała pomiędzy świnkami, bo ta świnka jest jakaś... napalona na mnie. No, to do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!